Witam serdecznie na kanale Pyszny Zakątek. Dziś kolejna inspiracja, tym razem orzechowe ciasteczka bez mąki. Doskonałe na diecie keto, ale gwarantuję, że smakują wszystkim domownikom. Składniki jak zwykle znajdziecie pod filmem i tam zachęcam również do podzielenia się opinią, czy przepis Wam się spodobał. A jeśli tak, poproszę o pozostawienie łapki w górę i subskrybowanie mojego kanału. Przejdźmy teraz do wykonania. Masło najlepiej w temperaturze pokojowej ucieramy na maksymalnej mocy miksera. Kiedy masło już się wstępnie roztrzepie, dodajemy ksylitol. Można oczywiście wykorzystać tutaj zamienniki. Kiedy masło z ksylitolem jest już utarte, dodajemy dwa jajka, całe jajka oczywiście, i czekamy, aż one ładnie się połączą z masłem. Kiedy masę będziemy mieli już ładnie połączoną, czas na kolejne składniki, czyli cukier waniliowy, jedna łyżeczka. Cynamon, 1/3 łyżeczki. Oczywiście, jeśli lubimy bardziej intensywny smak, możemy tą ilość zwiększyć. Proszek do pieczenia, 1 płaska łyżeczka. Następnie zmniejszamy obroty na takie, powiedzmy, średnie i dodajemy zmiksowane czy zmielone orzechy laskowe. W sumie będą to dwie szklanki, około 200 gramów, natomiast ja dodaję te orzechy partiami. Najpierw jedną szklankę, cały czas miksując. Kiedy masa będzie już wymieszana, szykuję sobie kolejną partię, czyli kolejne pół szklaneczki. I po tym etapie już będę wyłączała mikser, a dodam jedną czekoladę gorzką, pokruszoną w mniejsze kawałki. Na ten moment przychodzę na mieszanie ręczne, czy jakąś szpachtułką, czy łyżką. Kiedy mamy tutaj składniki połączone, przychodzi ostatnia partia orzechów zmielonych. Wszystko wsypuję do jednej misy, razem mieszam do uzyskania jednolitej konsystencji. Następnie włączamy piekarnik na grzanie na 180 stopni na termoobieg i przykrywamy blachę papierem do pieczenia. Formujemy ciasteczka. U mnie mniej więcej miarka to jest pół łyżki takiej stołowej. To jest jedno ciasteczko. Musimy pamiętać o tym, aby zostawić miejsca między ciastkami, ponieważ one będą się trochę rozpływały. I na długość blachy wchodzą u mnie akurat tak 4 ciasteczka. One po upieczeniu będą miały średnicę około 5 cm. Kiedy wszystkie ciastka będę miała już uformowane, można wkładać do piekarnika. Czas pieczenia to około 20 minut. Proszę pilnować, bo one lubią się przypalić. Pachnie w całym domu, wyglądają naprawdę rewelacyjnie i smakują jeszcze lepiej, więc zachęcam do wypróbowania przepisu. Jeśli spodoba się ten przepis, jeszcze raz poproszę o subskrybowanie kanału i łapkę w górę. A teraz Wam wszystkim życzę smacznego.